Witajcie, 16 luty 2016 rok. Jest jeszcze wczesny poranek. Na zegarze 4:40. Jest ciemno, jak widać. Ale postanowiłem nagrać film, coś powiedzieć z tego względu, że muszę sprostować dwie rzeczy na temat aplikacji AutoGuard. W ostatnim filmie wspominałem, że szkoda, że AutoGuard 500 metrów nie posiada funkcji, którą widziałem często na filmach z YouTube'a, z wideorejestratorów, czyli nie ma daty i godziny i prędkości. Okazuje się, że jest. Jednakże nie w takiej formie, w jakiej bym chciał, ponieważ wideorejestratory nagrywają po prostu te informacje o godzinie, o dacie, o prędkości jako wgrane w film informacje, tak jak kiedyś na starych fotografiach, jeszcze analogowych z aparatów kompaktowych, na klisze, po prostu data drukowała się na zdjęciu. Aparat robił tak, że po wywołaniu zdjęcia, na zdjęciu była po prostu data, godzina i to było jak po prostu znak, oznaczenie. Tak samo na tych filmach na YouTubie często właśnie jest, że na filmach jest pokazana data, godzina, prędkość. AutoGuard robi coś takiego, ale jako plik SRT, czyli jako plik informacyjny, który po wrzuceniu filmu na odtwarzacz wideo w komputerze jest wgrywany jako napisy i zajmuje to około połowę ekranu. Więc jest taka opcja, jednakże nie w takiej formie, w jakiej bym preferował, jakiej bym chciał. Więc tutaj muszę sprostować, że jest coś takiego, ale nie działa to w ten sposób, jaki oczekiwałem, ponieważ wczoraj się trochę tym bawiłem. Mało tego, kolejna kwestia jest taka, że troszeczkę bawiąc się w ustawieniach AutoGuarda, zauważyłem, że można tam zmienić na przykład formę rozszerzenie pliku, czyli odgórnie w domyśle AutoGuard nagrywa filmiki jako 3GP. Jest to typowy format filmów wkręconych przez starego typu telefony komórkowe. Można jednak zmienić go na AVI, na MP4, na MKV. Ja zmieniłem sobie na MP4, ponieważ to jest obecnie chyba najlepszy format, taki ogólny. Sterowniki wszystkie go widzą, nawet odtwarzacz na moim smartfonie widzi już MP4, ponieważ 3GP nie poradził sobie z odtworzeniem, ale poradził sobie już z MP4, także można to pozmieniać. Co prawda nie rozgryzłem jeszcze wszystkich funkcji tego programu, dlatego że nie miałem zbytnio na to czasu. Wczoraj jedynie opublikowałem film pod tytułem Co z tym busem. Możecie go zobaczyć na moim blogu, na moim YouTubie, przez mojego fanpage'a. I to ciekawa sytuacja, ponieważ tutaj mówię o tym filmie z tego względu, że ja widziałem takie rzeczy na YouTubie, widziałem takie rzeczy na zdjęciach z internetu, słyszałem opowieści o takich sytuacjach, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, że widziałem to na żywo, żeby na drodze dwupasmowej z założenia szybkiego ruchu, która ma oddzielone pasy ruchu, kierunki ruchu pasmem barierek, żeby po mojej stronie jechał ktoś pod prąd. No a wczoraj to widziałem. Jechał bus. Nie mam pojęcia, jak on się tam dostał. Czy zawrócił, czy coś. No ale jechał.
Więc opublikowałem to na YouTubie. Ciekawostka, to był właśnie wycinek filmu z Autoguarda i jakość, powiem szczerze, jest jaka jest, ale muszę jeszcze powalczyć z programem do obróbki graficznej, ponieważ, jak już tutaj zacząłem o kwestiach technicznych, to, co się do tej pory nauczyłem o obróbce filmów, jest prawdą to, co mówią inni youtuberzy, ludzie, którzy montują filmy, że no, najlepszym programem jest Camtasia, z tego względu, że to jest program, który nie potrzebuje długiego czasu oczekiwania w procesie, kiedy sobie tniemy film, bo większość programów działa w ten sposób, że kiedy wrzucam do niego filmik i chcę kawałek uciąć, ucinam i go wyrzucam, to on od razu pracuje i młóci, bo ten film, który nam pozostał, ta część, dla niego to już jest nowy plik i on musi go zrenderować, musi go wyczuć, musi go zobaczyć, musi go sprawdzić. Camtasia po prostu widzi dany film, ale działa na zasadzie, że film jest na komputerze, ok, spoko, jest przycięty, wszystkie rzeczy z tym związane zostaną zrobione na renderze już podczas renderowania, więc fajnie by się obrabiało. Bardzo pożyteczną funkcją tutaj tak zmieniam temat, ale Camtasia zostaje, tak, to chciałem powiedzieć, że na Camtasia będę nagrywał, film nagrywał, montował, ale wrócę do Autoguarda. Słuchajcie, bardzo fajną funkcją Autoguarda jest to, że możemy sobie sami ustalić, jakiej długości chcemy mieć filmy nagrywane, i to jest wygodne z tego powodu, że kiedy wrzucałem na komputer filmy z Janosika, po prostu było tych filmów multum, 200, 300, zależy ile się nagrało w ciągu dnia, więc tutaj mamy mniej plików i co ciekawe, na moim komputerze używam do odtwarzania filmów programu Media Player Classic Home Cinema. Uważam, że jest to najlepszy program, który oferuje najlepsze opcje odtwarzania. Jest lekki, jest prosty, przyjazny, czytelny. Zresztą, co ja będę wam mówił, sami dobrze wiecie, że oprócz VLC Playera jest to bardzo dobry program, więc jego używam. O wiele sprawniej, bardziej stabilnie chodzą filmy z Autoguarda na Windows Media, na Media Player Classic, niż filmy z Janosika, które po prostu no, dławiły się czasami. A tutaj, kurde, ku mojemu zaskoczeniu, filmy chodziły bardzo płynnie, nawet przy przyspieszaniu, bo często muszę przyspieszyć film, żeby znaleźć konkretny moment w danym filmie. Więc na razie, jak na jeden dzień testowania tego programu, jestem bardzo zadowolony z tej aplikacji, bardzo. Powiem, że jest to moje odkrycie roku 2016 roku póki co, jeżeli chodzi o kolejne ułatwianie sobie życia w trasie, w kabinie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wczoraj, kiedy przerzucałem filmy z karty pamięci na komputer, zrobiłem celowo jedną rzecz. Otóż nie przenosiłem tych filmów, w sensie, że właśnie wycinałem je z karty i wrzucałem do kompa, tylko je skopiowałem. Dlaczego? Za 400 metrów trzymaj się prawego pasa. Jest to spowodowane tym, że jak już powiedziałem, w ustawieniach programu przeznaczyłem na nagrywanie filmów 8 giga pamięci z mojej 16 gigowej karty. Zrobiłem to celowo, ponieważ reszta karty jest przeznaczona na aplikacje, zdjęcia, filmy i po prostu nie lubię mieć zapełnionej całej karty pamięci. A z drugiej strony zrobiłem to dlatego, że Janosik nagrywał cały dzień na około właśnie 8 giga
pamięci. Ja chcę zobaczyć, co się stanie, jeśli pamięć przeznaczona na filmy zostanie zapełniona. To znaczy, czy autoguard wyświetli komunikat brak miejsca, czy też zacznie folder, który przeznaczony jest na filmy, nadpisywać, czyli stare filmy i pliki SRT zacznie wywalać i nagrywać nowe. Jest to o tyle ważne, sprawdzenie tego stanu, ponieważ jeżeli będę jeździł w przyszłości w trasy po tydzień, po dwa, muszę wiedzieć, z czym mogę się liczyć w czasie jazdy i po prostu mieć świadomość, że albo przestanie nagrywać, albo będzie pliki nadpisywał. Tego jeszcze nie wiem, ale sprawdzę. Sprawdzę, dowiem się i oczywiście Wam o tym opowiem. Za 100 metrów zjedź w prawo. Tak, jedziemy sobie teraz na Konin. Wjeżdżamy na trasę starą dwójkę. Dobrze wiedzieć, 40 minut od bazy. Tutaj nie zajął dojazd, czyli... no to jak ostatnio. Nie było źle. Wczoraj właśnie tak się martwiłem, że będąc w tym miejscu, no już tą stronę czy się wyrobi, ale się elegancko wyrobiłem. Więc dobra, powrócę do tematu. Ja wiem, że te moje filmy teraz brzmią z wielkim podekscytowaniem, ale ja mam tak troszkę jak wujek pochód. Jeżeli mam coś, co mi sprawia przyjemność, satysfakcję, coś, co działa, no to nakręcam się strasznie, jara mnie to cholernie. Szczególnie, że naprawdę nie spodziewałem się tego, że na moim smartfonie, czyli Samsungu Galaxy Ace 2, tak sprawnie to pójdzie i będzie działać bez problemów. Naprawdę to jest coś, co mnie zaskoczyło, bo spodziewałem się tego, że jeżeli Janosik sam z siebie czasami wywala i sprawia, że telefon się zawiesza, resetuje, no to jak jeszcze wgram mu takiego autoguarda, który będzie działał w tle i będzie go widać, no to po prostu, nie poleci to, a jednak poleciało. Działa dobrze, działa sprawnie. Fakt faktem, raz mi się telefon wysypał, no ale to już tam jest jego bolączka, że nie radzi sobie. A propos telefonu Samsung Galaxy Ace 2, którego używam do właśnie Janosika. Miałem pecha, bo kupiłem egzemplarz, można powiedzieć, wadliwy. Skąd to przypuszczenie, skąd taka moja pewność? Otóż 3 lata temu pracowałem w firmie rolniczej. Byłem kierowcą oczywiście, ale to była firma stricte rolnicza, zajmująca się handlem produktów rolniczych. I wszyscy pracownicy mieli tam właśnie Samsunga Galaxy Ace 2. O dziwo, im te telefony bardzo dobrze chodziły, a mój nie. Raz był ten telefon na gwarancji, tam coś wymienili, coś tam naprawili. Przez jakiś czas chodził troszkę lepiej, potem znowu się spieprzył i żyje ten telefon, no niestety, swoim życiem. Ale mogę Wam powiedzieć o nim taką ciekawostkę, że rozgryzłem, co ten telefon boli w moim przypadku. Mam jakiegoś dziwnego pecha, że telefony, które kupuję, to są pierwsze serie, tak jak mój Samsung Galaxy S3, który jest wersją taką, podstawową, czyli w tym momencie, kupując Samsunga Galaxy S3, macie LTE, macie jakieś tam bajery. Mój tego nie ma, mój ma po prostu... Mój działa jak ten pierwszy model właśnie. I dlatego mój Samsung Galaxy Ace 2, który jest po prostu narzędziem do pomagania mi w trasie, jest, tak powiem, urządzeniem, które ma parę wad. Na przykład on ma 1 GB pamięci wewnętrznej. Ja nie mówię tutaj o całej pamięci, tylko pamięci tak zwanej USB przeznaczonej na wszystkie procesy, które są w
włączony. I ta pamięć bardzo szybko się zapełnia. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak się właśnie dzieje. I żeby to wszystko lepiej działało, muszę raz dziennie wejść w tą pamięć i ją sformatować. Nie boję się o żadne pliki, ponieważ tam jest ostrzeżenie, że uwaga, wszystkie pliki znajdujące się na telefonie, nie na karcie, zostaną usunięte. Ale to jest mały ból, bo przecież kurde, nie mam żadnych tam plików, bo to jest nie telefon do dzwonienia i tam rozrywki typu zdjęcia, jakieś tam filmy czy coś takiego, tylko to jest telefon, który ma mi działać jako moja czarna skrzynka, można powiedzieć, więc bez problemu tą pamięć mogę sobie formatować. Ale muszę wam powiedzieć, że słyszałem, że można ten telefon podrasować cyanogenem, tym programem do wgrywania ROM-ów, tylko najpierw trzeba go zrutować. Ja planuję właśnie ten telefon zrutować, bo jest już po gwarancji, więc nie stracę jej, bo i tak już jej nie mam. Zrutuję ten telefon, raz mi się już to udało zrobić, wgram tego cyanogena i może wgram stabilniejszą wersję Androida, bo czytałem opinię, że naprawdę ten telefon potrafi wiele, a mi chodzi tylko o stabilną pracę, więc zrobię to w wolnym czasie. Zakładam, że na pewno nie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu, tak jak mówiłem wam wcześniej, mam urwanie głowy po prostu, znaczy urwanie głowy. Mam parę spraw do załatwienia. Tutaj mogę wam powiedzieć w sumie, bo to już jest 2 tygodnie po fakcie. 2 tygodnie temu miałem stłuczkę moim prywatnym autem. Nie z mojej winy. Taka dobitka wymusiła się. Po prostu pojechała na pamięć, nie popatrzyła na znaki i wjechała mi osobówką w moją osobówkę. U mnie strat jest nie za wiele, ponieważ ja mam tylko przyrysowany, trochę wgięty zderzak i wyleciał kierunkowskaz, ale auto już jest sprawne, bo kierunkowskaz kupiłem, przykręciłem zderzak i czekam teraz od 2 tygodni na telefon od mojego ubezpieczyciela, który ma mi dać auto zastępcze na czas naprawy i ciągle nie dzwonią i czekam na to, żeby zadzwonili do mnie, bo chciałbym już mieć samochód naprawiony. Więc teraz po godzinach latam po mechanikach, sprawdzam, co się bardziej opłaca, czy wziąć gotówkę, czy zrobić to na fakturę, czy przekazać sprawę serwisowi itp. itd. Więc mam co robić po pracy. Dodatkowo jadę na poprawkę moich dreadów jeszcze w tym tygodniu, bo już trzeba je naprawić z tego względu, że bardzo szybko odrastają mi włosy i żeby to estetycznie wyglądało, trzeba je po prostu poprawiać. Więc mam co robić w tym tygodniu, szczególnie, że jazdy jest sporo, więc będzie czas wypełniony solidnie. Wczoraj jak wróciłem do domu, to zająłem się właśnie autoguardem, zająłem się tym montażem tego filmiku o tym busie. Nie miałem zbytnio nawet czasu na inne rzeczy, bo bardzo szybko położyłem się spać. Co zresztą ułatwiła mi aplikacja Sleep as Android, która już o 19 wysłała mi komunikat, że czas się kłaść, bo o 3 trzeba wstać. I popełniłem jeden błąd, bo ustawiłem sobie budzik w formie jakiś kurde mew czy coś, jakieś takie tam brzeg morza i rano kurde się budzę. Była 3:20, bo włączyłem sobie tę drzemkę, a te mewy tak pięknie tam, te morze tak grało, że mi się jeszcze bardziej chciało spać, ale mówię, nie no, trzeba się położyć, a zapomniałem ustawić służbówkę na Nokia, na budziki i ten budzik na pewno by mnie obudził bezproblemowo, ale dobrze, że wstałem, zdążyłem, wyjechałem o 4:00, więc nie jest źle. Gadam już prawie 20 minut, jednakże myślę, że nie jest to gadka bez sensu.
bo o tym autogwardzie powiedziałem kilka pożytecznych słów i mam nadzieję, że coś o nim jeszcze powiem. Co ciekawe, a propos aplikacji typu autogwardia, Janosik, innych aplikacji drogowych typu na przykład mapy Google, a nawet ten time calculator. Ciekawostką jest to, jak już nieraz wspominałem, że często niepozorne narzędzia mają tyle funkcji, że można o nich wiele powiedzieć. Sam Janosik jest bardzo dużym kombajnem do używania na drodze. Ma bardzo dużo funkcji. Teraz ostatnio pojawiła się nowa opcja w Janosiku, którą prawdopodobnie wykorzystam, czyli można wymienić punkty janosikowe na kabel bodajże DNS. DNS to się nazywa diagnostyka ogólnie. W moim samochodzie jest takie gniazdo, więc chyba sobie wymienię te punkty i podłączę sobie pod janosika mój samochód prywatny i zrobię mu diagnostykę osobiście. Ciekawe, jak to będzie działało, jestem ciekaw. Szczególnie, że lubię te gadżety. Właśnie użytkownicy tej aplikacji Janosik, z tego co tam widziałem na tej stronie, mają zniżkę, bo ten port kosztuje chyba u nich 100, a z punktami Janosika 39 zł. Nie jest to wygórowana kwota, więc myślę, że warto. Chociaż jeszcze nie napaliłem się na tyle, żeby stwierdzić, tak, bierzcie moje punkty, tak skrupulatnie zbierane, ja chcę ten port i w ogóle. Poza tym czasami mi się wydaje, że o Janosiku już powiedziałem tyle rzeczy, że gdyby Janosik mnie śledził na moje poczynania w internecie, to chyba by mi sprezentował za darmo. Ale niestety nie mam takiej oglądalności, nie mam takiej siły przebicia, żeby pozwolić sobie na takie stwierdzenie, że mogą mi to dać za free do testowania. Ale na pewno będę chciał to wytestować. Stacja benzynowa, 500 metrów. Bo faktycznie, słuchajcie, na podłączenie samochodu pod komputer kosztuje około dzisiaj, no tam zależy jaki samochód, jaki komputer i w ogóle, ale tak stówkę trzeba wydać na taką diagnostykę. Tutaj 39 zł mamy taki porcik i możemy sobie autotestować. Tak, mijamy właśnie fotoradar w Płodawie i lecimy sobie dalej. Dzisiaj w ogóle na Sybiradiu nie siedzę, bo znowu coś tym Sybiradiem w mojej firmowej ciężarówce jest coś nie tak. Więc jadę przepisowo, bo śpieszy mi się, nie będę ukrywał, ale tutaj trzeba jednak zachować ostrożność, tam będą dalej i tak światła, więc co z tego, że ja się rozpędzę, jak i tak mnie przyhamują, więc nie warto, lepiej zachować prędkość, przy której bezpiecznie będę mógł przejechać. Już widzę, że będę miał zaraz czerwone, bo już się zrobiło tam na horyzoncie czerwone, więc jak będę jechał tak sobie takim tempem, to może uda się dojechać i się zmieni na zielone, czyli eco-driving, który sprawi, że przy dojeździe na skrzyżowanie jadę już na normalne zielone światło. No prawie. Prawie tak jak powiedziałem się stało. I wracając do tematu. Janosik jest aplikacją, no moim zdaniem najlepszą, ale niestety niestabilną. To jest największa bolączka producenta tej aplikacji. Znam parę ludzi, którzy używają tej aplikacji i mają wrażenie, że im telefon się psuje, bo Janosik chyba, ale nieprawda. Wina jest po stronie Janosika. Nie wiem, kto tam siedzi, kto jest programatorem, programistą
tego całego, tej całej aplikacji, ale mam wrażenie, że skupiają się bardziej na nowinkach technicznych, co by tu jeszcze w to włożyć, zamiast skupić się na tym, że okej, no możemy rozwijać tę aplikację, ale skupmy się na tym, żeby jak najstabilniej działały podstawowe funkcje, ponieważ nie każdy używa Janosika jako nawigacji, nie każdy używa Janosika jako właśnie rzeczonego wideorejestratora, nie każdy używa Janosika jako aplikacji pomocnej przy pierwszej pomocy, bo też ma taką opcję, nie każdy używa Janosika jako pomocnika w carpoolingu, czyli zabierania ludzi na okazję, a zazwyczaj ludzie po prostu jadą i mają włączony główny interfejs, który pozwala widzieć po prostu no, swoją prędkość i ostrzeżenia o różnych niebezpieczeństwach na drodze. I to jest podstawowa, główna funkcja, która powinna być działająca na 100%, a nie jak ja miałem wczoraj na przykład, że przez 50 km klawisze były nieaktywne, ponieważ przy poborze danych, a przy aktualizacji aktualnych zdarzeń nastąpił jakiś błąd i ten błąd po prostu występuje nagminnie bardzo często i ciężko jest potem tą aplikację przywrócić do stanu używalności konkretnej. Niestety tak jest i nie wiem, ile jeszcze to potrwa, ale na przykładzie AutoGuarda widzę, że właśnie mój telefon nie jest takim aż do końca mułem, bo AutoGuard działa super. Nawet jak widziałem na nagraniach, jak teraz przed jadę i to się nagrywa, że czasami nie idzie płynnie, tak w komputerze filmiki były bardzo płynne, więc tutaj nie ma, że tak powiem, co zwalać winy na telefon, tylko winą jest aplikacja firmy Neptis. Tutaj też można sobie postawić dygresję, że możliwe jest, że dlatego Neptis nie chce wprowadzić Janosika w wersji Pro, ponieważ obawia się, że jeśli wprowadzą aplikację w wersji Pro i będzie trzeba za nią zapłacić, co ja jestem skłonny to zrobić bardzo chętnie, dla wielu funkcji, które mogłyby być usprawnione, Janosik boi się chyba tego, że po pierwsze, mało ludzi będzie chciało ją kupić, więcej ludzi ściągnie pirata, a w dodatku będą bali się tego, że aplikacja nadal będzie niestabilna, no bo słuchajcie, ja jestem w stanie wydać nawet 50 zł na Janosik w wersji Pro. Jestem w stanie wydać te pieniądze. Dlaczego jestem w stanie wydać takie pieniądze? No, Janosik nieraz uratował mi dupę. Dosłownie, nieraz uratował mi dupę. Pokazał, gdzie stoi suszarka, gdzie stoją krokodyle, gdzie są fotoradary, żeby się nie nadziać. Szczególnie, kiedy jedzie się jakieś nowe miejsce. Więc każde takie uratowanie tyłka i portfela to są zaoszczędzone pieniądze. Więc jeśli jednorazowo wydam 50 zł, no to kurde, nie ubodzie mnie to, bo ja oszczędzę dzięki temu dużo więcej. Fajnie by było, gdyby Janosik naprawdę posiadał opcję, że widzę cały czas podgląd nagrywanych filmów. Gdyby rozwinął opcję wideorejestratora, tak jak ma to AutoGuard. Śmiem twierdzić, że oni nad tym pracują, bo mają ten swój kanał, dzieje się. Często tam wstawiają jakieś nowości, nowinki. Z tym, że ostatnio jakieś nowości super nie ma, bo wszystko co się pojawia to jakieś tam akcje społecznościowe, było o tym zgłaszaniu tych zdarzeń na drodze, chodzi o lokalizację GPS i takie tam inne rzeczy. Co nie zmienia faktu, że Janosik staje się coraz bardziej popularny. Na przykładzie wam podam. Jest godzina 5:08 na moim zegarku pokładowym i w tym momencie według Janosika online, czyli ludzi, którzy używają Janosika, jest 20 000, niech spojrzę, 84 osoby. To jest wynik z
godziny 5 rano, słuchajcie. 5 rano, a wczoraj po południu było ludzi 115 tysięcy ponad. Więc coraz więcej ludzi używa tej aplikacji i coraz więcej ludzi się po prostu wkurwia, kiedy aplikacja przestaje sprawnie działać. Czekajcie, dziękuję, jak się kolega zapytał. Kolego, jak ta ścieżka na koniec wygląda? No i się nie dowiem, bo kolega albo ma wyłączone radio, albo moje radio nie ma zasięgu. Właśnie został obalony energetyk. O, już pół godziny nagrywam, słuchajcie. Dobra, to w tym przypadku, żeby was nie zanudzać, kończę i zobaczymy się, jak już będzie jasno. Tymczasem trzymajcie się, na razie. Witajcie w kolejnej odsłonie. Właśnie wjechaliśmy do Jarocina i będziemy kierować się w kierunku Gostynia. Musimy tylko przejechać tutaj te skrzyżowanie z drogą krajową numer 11. Jednocześnie będącą drogą krajową numer 12 przez pewien... Za 200 metrów w prawo, potem w lewo, 400 metrów. No i mamy koreczek, jak zwykle, tutaj przed światłami. Ja sobie pozwolę przez moment zgasić silnik, słuchajcie, bo wyskoczyła mi kontrolka od ABS-u. Nie wiem, co się dzieje, że ten ABS mi wyskoczył, ale mi wyskoczył. No i się świeci cały czas. Teraz już mi wyskoczyło wcześniej, ale zniknęło i teraz, kurde, możliwe ograniczenie funkcji ABS. Myślę, że wygaszenie silnika to nic nie da. No ale czasami tak bywa, że komputery się resetują i to pomaga. Ograniczenie funkcji. Mam jeszcze jeden patent na to. Później sprawdzę jeszcze podłączenie przewodów w naczepie, jak będzie możliwość. Bo możliwe, że któryś przewód się obluzował i dlatego nie ma tego ABS. Tak sobie myślę. Nie wiem, czy to ma związek, ale... 500 metrów. Raz pomogło. W prawo. Chciałbym zauważyć jedną ciekawą rzecz, słuchajcie, nagrywałem film w styczniu, jak byłem w Jarocinie, to było jeszcze ciemno, a była ta sama godzina, teraz zobaczcie, że jest już jasno. Za 100 metrów. Jest półmrok jeszcze, ale już coś widać i to pokazuje, jak zmieniają się po roku, jak dnia przybywa. Jeżeli ktoś codziennie dojeżdża do pracy, to po prostu takie rzeczy widzi. Ja jeżdżę od listopada 114 km. Bardzo dobrze mogę. 2 godziny 20 minut do celu. Mogę to widzieć. O, i widzicie, zniknęło. Dobrze. Dobrze, czyli mam ABS. Fajnie. Fajnie, mam ABS. Dobrze, dobrze jest. No, czyli stara metoda komputerowa, czyli reset, czyli wyłącz i włącz, zadziałała. Okej, ale o czym chciałem powiedzieć? Troszeczkę o książkach, bo w tamtym tygodniu skończyłem w końcu książkę Stefana Dardy, Bisy 2. To czwarta część tetralogii Czarny Wygon, która miała być trylogią, ale wyszło, że jest tetralogią. Powiem tak, no nie czekałem na tą książkę zbytnio przesadnie z niecierpliwością, ponieważ pierwsza część była genialna, druga no troszeczkę słabsza, ale też dobra. Natomiast trzecia część pod tytułem Bisy była po prostu beznadziejna, a czwarta część, przyznam szczerze, była robiona troszeczkę na siłę, pisana przez autora. Książka, którą można powiedzieć autor po prostu dokończył, bo nie miał wyjścia i połączył wszystkie te wątki z pierwszej, drugiej i trzeciej części. Tylko wyszedł mu taki miszmasz, że niestety nie było epickiego zakończenia, a jedynie, że tak powiem, formalność, to co tam autor zrobił. No i właśnie dobrze, że mam ABS. Dajemy do skrzyni i jedziemy dalej.
A propos jeszcze tej książki Bisy 2, no nie ukrywam, zmęczyła mnie ta książka. Teraz po tygodniu, odkąd ją zakończyłem, mogę przyznać szczerze, że cieszę się, że już ją skończyłem i że na razie z panem Dardą mam spokój. Chociaż nie ukrywam, że jak pojawi się audiobook kolejny, czyli Zabij mnie tato, sięgnę, mając głęboką nadzieję, że nie będzie czytał go Rok Siemianowski. Ponieważ ten autor, aktor, lektor zupełnie się nie nadaje do czytania przynajmniej tego typu literatury. Pan Rok Siemianowski idealnie nadaje się do zakupów Mango, ale niestety książki mu troszeczkę gorzej wychodzą. Była po prostu nuda i nie pamiętam, ile dałem gwiazdek na Lubimy Czytać, ale wiem dzisiaj, że jeszcze bym dał mniej. Taki mam wniosek. Nie wiem, ile dałem, ale wiem, że dzisiaj bym tą ocenę obniżył za tą książkę pod tytułem Bisy 2. I tak mnie ta książka wymęczyła, że pomyślałem sobie, że następną książkę, jaką będę chciał wziąć na tapetę, będzie to jakaś ciekawa, wciągająca książka akcji. Tylko nie wiedziałem, za co się wziąć, bo książek jest mnóstwo. Pojawiła się ostatnio trzecia część serii o detektywie, nie chodzi się, tylko chodzi z w kurde w Kingu. Mówimy tu o J.K. Rowling. Druga część to było, pierwsza część to Wołanie Kukułki, druga część to było Jedwabnik i teraz wyszła trzecia część, którą czyta oczywiście Maciej Sztur, ale szczerze mówiąc druga część była tak nudna, że trójki mi się nie chciało. No więc co zrobić, żeby znaleźć ciekawą, interesującą książkę? Otóż, jak powiedział ostatnio wujek Pochłun, YouTube, ogólnie internet ma wielki potencjał, jeśli się tylko chce go odpowiednio wykorzystać. Więc obserwuję blogi literackie i w tym momencie chciałbym bardzo pozdrowić serdecznie Olgę z Wielkiego Buka, która poleciła mi książkę Remigiusza Mroza, znaczy poleciła, przeczytała i zrecenzowała i stwierdziła, że jest bardzo ciekawa. Ekspozycja, jest to pierwsza część z całej trylogii i powiem wam, że słucham tego już drugi dzień i naprawdę kurde dzieje się w tej książce. Oczywiście Olga miała rację, stwierdzając, że z książkami jest jak z jedzeniem, że czasami mam ochotę na jakieś tam kaczki w pomarańczach, czy tam, nie wiem, owoce morza, ale najlepiej smakuje nam obiad schabowy robiony przez naszą babcię. Tak jest z tą książką. Na razie wszystko jedzie po schematach. Typowa książka akcji. Nie będę porównywał do znanych autorów, ale sami wiecie, kto pisał najlepsze, najbardziej poczytne książki z tego gatunku. I można śmiało porównać typologię, ponieważ no, schematy nie są takie same. W książce dzieje się dużo fajnych, ciekawych rzeczy, żeby nie było, że to jest wtórne, ale jest akcja taka szybka, że czasami nie ma chwili zatrzymania. Jednakże słucha się tego bardzo ciekawie i to jest to, czego oczekiwałem po książce. Wiem, że następną książką też będzie coś łatwego, coś lekkiego, a dopiero potem wezmę się za literaturę bardziej ambitną, ponieważ póki co nie mam ochoty na ciężkie tematy, szczególnie, że ja mówię, wstaję rano wcześniej i po prostu nie chce mi się za bardzo wytężać umysłu z rana na jakieś trudne pozycje, które się bardzo długo rozkręcają. Wolę coś lekkiego, przyjemnego. Poza tym wiecie, no książki mają sprawiać radość, tak? Ja nie ukrywam, lubię różną literaturę i mam ochotę na jakąś ciężką knigę, ale póki co chcę sobie posłuchać jakiejś takiej lekkiej, łatwej i przyjemnej dla urozmaicenia, bo ostatnie dwie lektury no niestety nie były zbyt wysokich lotów. Tutaj muszę powiedzieć, że jeszcze nie skończyłem Wiedźmina, czyli Czas Pogardy i naprawdę zastanawiam się, bo na pewno skończę tego Wiedźmina, naprawdę zastanawiam się nad tym,
czy jeżeli pojawi się kolejna część, a są chyba cztery, trzecia jest w fazie produkcji, audiobook, czy sięgnę, ponieważ Sapkowski, słuchajcie, no jest ciężki temat, jak dla mnie bardzo ciężki temat, ale to wszystko się okaże później. Na razie sobie słucham Remigiusza Mroza, podoba mi się jego twórczość dotychczasowa, czyli to, co słuchałem. Olga z Wielkiego Buka powiedziała, że no ona tam siedzi w temacie głęboko i ponoć Remigiusz Mróz jest bardzo płodnym autorem, że w jego szufladach są jeszcze już gotowe powieści, pomysły, które czekają tylko na publikację. Jeżeli poziom ich będzie taki jak w tej książce, no to myślę, że warto będzie się nad tym zastanowić. Tak samo myślę, że będę chciał w tym roku obalić jeszcze książkę, kolejne części Marcina Ciszewskiego, ponieważ Mróz był naprawdę super książką. 2 lata temu słuchałem tych książek i nie słuchałem jeszcze Wiatru i Upału. Mróz był o tyle ciekawy, że słuchałem tą książkę w czasie największych upałów, które panowały w Polsce w sierpniu 2014 roku. A ja nie miałem w samochodzie klimatyzacji, więc sobie chociaż chłodziłem atmosferę klimatem książki, tak, że ja miałem ponad 30 stopni w kabinie, a tam był mrozy minus 30, minus 40, tam do minus 50 chyba nawet dochodziło momentami. Taka ciekawa odskocznia to była. Jeszcze, żeby nie było, lubię czytać papierowe książki, wolę od audiobooków, jednakże no, z braku laku, nie z braku wyjścia, słucham audiobooków, tak, bo wiadomo, że audiobooki w trasie, no przecież za kierownicą książek nie można czytać, a w czasie wolnym człowiek musi odpocząć, a skoro w pracy można sobie pozwolić 500 metrów na to, by posłuchać książek, to dlaczego nie? Sorry, że kamera trochę mi opada, ale mój uchwyt się buntuje. Będę musiał pomyśleć nad nie nowym uchwytem, znaczy uchwytem. Z tym całym konstrukcją uchwytu jest tak, że ta łapka, która trzyma, jest przystawka i ten cały regulator, który potem na tych ząbkach trzyma ten właściwy uchwyt trzymający telefon, jest super, ale sama ta łapka jest już tak wyrobiona, że będę musiał właśnie pomyśleć nad tym, aby ją wymienić, bo ten uchwyt składa się z dwóch uchwytów. Kupiłem w tamtym roku na stacji paliw właśnie uchwyt i niestety przystawka się rozwaliła, no ale potrzebowałem dobrej nóżki do trzymania się przy szybie i kolega akurat mój, który handluje telefonami komórkowymi, naprawia laptopy, etc., etc., właśnie można powiedzieć, że wtedy to był strzał w dziesiątkę, bo zakupił tak na próbę dwie takie właśnie nóżki do uchwytów, tylko nikt nie chciał tego kupić, no bo wiadomo, że bez samego uchwytaka nikt nie kupił uchwytu, a mi właśnie było to potrzebne, bo spasowało się idealnie i może troszeczkę ucieka w dół co do mojego ustawienia, ale zobaczcie, że nie drga. W ogóle nie ma żadnych drgań i to jest najważniejsze. Tego oczekiwałem, a naprawdę nóżka jest solidna, trzyma bardzo dobrze szyby. Więc będę musiał tylko pomyśleć o tej części, która trzyma telefon, bo naprawdę jest już tak wyrobiona, że ja to się dziwię jeszcze, że się nie rozwaliło. Wracając do książek, to właśnie chciałbym w tym roku obalić trochę tytułów. Tak sobie wycałem, takie było postanowienie, że wrócę do literatury i będę więcej słuchał książek, bo jest wiele ciekawych pozycji. Nawet przeraża mnie świadomość, ile audiobooków się produkuje w tym momencie. Praktycznie każda nowa pozycja jest nagrywana i to jest tylko kwestia czasu, że po premierze pojawia się wersja audiobooka. Coraz szybciej się to dzieje, że pojawia się książka. Czasami mam wrażenie, że zaraz po wydaniu książki nagrywają audiobook i tylko od sukcesu finansowego pozycji jest decyzja o publikacji premiery audiobooka.
patrzę sobie na wyświetlacz, na którym nagrywa się ten film i widzę, że na wyświetlaczu jest o wiele jaśniej niż na zewnątrz, niż w rzeczywistości, co mnie dziwi, bo jest bardzo pochmurno. Jest taki jeszcze troszeczkę, półmrok to może nie, ale kurde, no nie jest tak jasno jak na ekranie, ale to dobrze, będziecie więcej widzieć na filmie. Stała trasa, jeżeli oglądaliście mój poprzedni film z trasy dwudniowej, to na pewno kojarzycie tą drogę. Zbliżamy się do Jaraczewa, zaraz będziemy mieli ten wąski przejazd. Czyli jak dla mnie ta trasa to jest po prostu standard. Nie wiem, który raz jadę za Wschowę. Totalnie nie mam pojęcia, już nie liczyłem. Na pewno ponad 10 raz. To jest pewniak. Mam tak obcykaną tą trasę, że po prostu w danej miejscowości wiem, ile muszę mieć czasu na zegarze, czasu jazdy, żeby wiedzieć, że wyrobię się w 4 na przykład 20 minut, czyli 17 minut do jazdy do celu. Oczywiście wszystko uwarunkowane jest ruchem na drogach, bo jak widzicie, zaczynają się już dojazdy do pracy. Godzina 7, więc już ludzie zaczynają wyjeżdżać z domów, do pracy, do szkoły, autobusy, jak widać, autobus szkolny, może nie szkolny, ale autobus, także już zaczyna się ten poranny szczyt, można powiedzieć, który mam nadzieję, że szybko minie. Na szczęście, jak będę wyjeżdżał z rozładunku, to w tym miejscu będę miał godzinę około 11, około mniej więcej między 10 a 11, co pozwoli mi na w miarę swobodne przejechanie tutaj, bo właśnie w takich miejscach najbardziej się korkuje, gdzie jest duży ruch, a są zwężki, niezwężki, jest ograniczenie ruchu, prędkości i no, teraz po prostu trzeba się przemęczyć, a później zobaczymy, tak? Wiem, że do Gostynia jeszcze będzie jeden prosty odcinek, będzie można pocisnąć. Potem za 200 metrów w prawo. Potem przez to Leśno trzeba się przebić i tam będzie najgorzej. Chociaż jeżeli mówimy o terenie zabudowanym, bo najgorszy odcinek prostej drogi już minąłem, czyli Rychwał. Za 40 metrów w prawo. No i mamy słynny wąski, tak zwane wąskie gardło w Jarocinie. Tutaj jedzie motocyklista, dalej widzę, że jest wolne, także spokojnie mogę tutaj przejechać. Teraz widok na lusterko. Dobra, naczepa mi przeszła. I tutaj jeszcze jest ten łuk, gdzie wiecie, żarówki miałyby problem, jeżeli by się spotkały, ale mamy czysto, więc jedziemy. Przejechaliśmy swobodnie. Mimo, że tą drogą jadę już po raz, nie pamiętam który, to i tak nie jest to droga, którą najczęściej jeździłem, bo najczęstszą drogą, jaką jeździłem w karierze, to jest trasa numer 11 od praktycznie Pleszewa do samych Katowic, kiedy jeździłem jeszcze busem z meblami. Tam wtedy właśnie często mnie wysyłano na Śląsk i tamtędy jeździłem. Tam na tamtej drodze znam każdy kamień po prostu. Na tej już też. Przede mną jest cysterna, będę musiał ją wyprzedzić. Przynajmniej będę się postaram się ją wyprzedzić. Wysepka, nie bezcelowo tą wysepkę postawili. To są zalety jeżdżenia stałą trasą, jeżeli na przykład widzę przed sobą ciężarówkę, która z zasady jedzie wolno, ponieważ
musicie wiedzieć, że cysterny jeżdżą wolniej, bo to po pierwsze ADR-y, chociaż nie widzę u niego znacznie ADR-owskich, ale samo to, że wiezie zapewne jakiś proszek, bo widzę, że trzeba jest raczej od substancji stałych, no to nie może pocisnąć szybko, bo ma tak, nie, tak ma wysoko środek ciężkości, że z wiadomych przyczyn nie może pocisnąć 90 na godzinę, bo jest to po prostu kamikadze wtedy. Ale z tego co widzę, nie pocisnę, bo przed nim jadą jeszcze trzy ciężarówki, więc muszę się trzymać konwoju. Czas mam dobry, więc nie ma problemu. A teraz zobaczymy, czy szacowna automapa nadal głupieje. Tak, nadal głupieje, bo ona nie widzi tego, że ja chcę jechać przez Gostyń. Ona myśli, że ja będę w Kruszkowie jechał prosto. Jest jakiś błąd na automapie, że boi się przejechać przez Gostyń, przez centrum Gostyń. Będziemy omijać Borek Wielkopolski obwodnicą. Tam widzę, że pierwszy pojazd w konwoju to też cysterna, więc nie ma szału. Co nie zmienia faktu, że jedziemy dosyć płynnie. Może chłopaki właśnie pojadą na Kruszkowo, ułatwiłoby mi tę sprawę. Słuchajcie, chłopaki cisną. Na tempomacie mam w tym momencie 90 km na godzinę i jak z tego co widzę, to oni się lekko oddalają. Dobrze, dobrze. Dobra, nagrywam 20 minut. Film będzie trwał chyba 50 minut, biorąc pod uwagę, że poprzednia odsłona miała 30, więc nie będę przedłużał. Chyba na dzisiaj to już koniec, bo co tu powiedzieć ciekawszego. Jeśli coś mi przyjdzie do głowy, coś dogram. Jeśli nie, no to kończymy w tym momencie, żeby wam nie przedłużać, nie robić dłużyzn i żebyście mieli po prostu skondensowany pakiet wiedzy. Co miałem powiedzieć, powiedziałem. Tymczasem trzymajcie się i chciałbym na koniec powiedzieć, że naprawdę jeździmy przepisowo, trzymajmy się bezpieczeństwa, jak wspomniałem na poprzednim filmie. Miałem kolizję drogową, no nie z mojej winy, ale miałem. I wielkie szczęście tej dziewczyny, która jechała, że ja jechałem osobówką, a nie ciężarówką, bo mogło się to gorzej skończyć. I ja ogólnie jestem ostrożnym kierowcą, ale od tamtej pory jeszcze bardziej zwracam uwagę na odległości, na ograniczone zaufanie w stosunku do innych pojazdów, bo słuchajcie, trzeba jeździć tak, żeby bezpiecznie dojechać do celu i żeby ta jazda była satysfakcjonująca, ale przede wszystkim, żeby było tyle powrotów co wyjazdów. I tym, że tak powiem, małym morałem kończę ten film. Trzymajcie się, na razie, do następnego.